imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani w Chrystusie, bracia i siostry, w scenie zwiastowania, jak w jakiejś skondensowanej pigułce, zawarta jest kwintesencja naszej wiary. Zwróćmy uwagę na trzy wypowiedzi. Dwie wypowiedzi Archanioła Gabriela. Najpierw: oto poczniesz i porodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. To imię Jezus jest kluczem. Następnie: a oto krewna twoja Elżbieta poczęła w starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną, albowiem dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tu jest drugi klucz. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pan Bóg może wszystko. I wreszcie trzecia to wypowiedź samej Maryi. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Imię Jezus, Jehoszua, oznacza Jahwe jest zbawieniem. Bóg zbawia. I to imię określa sens wcielenia, sens tego, co się właśnie dzieje w scenie zwiastowania. Po co Bóg stał się człowiekiem? Po to, żeby nas zbawić. On pragnie naszego zbawienia. I dlatego począł się w łonie Maryi jako jeden z nas. Ale dla Boga też nie ma rzeczy niemożliwych. To jest normalne, że On mógł w ten sposób zadziałać i w każdy inny. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Co z tego dla nas wynika w życiu? Iż skoro Pan Bóg pragnie nas zbawić, każdego z nas, skoro Bóg chce Twojego zbawienia i dla Niego nie ma nic niemożliwego, to skoro tylko nie będziesz mu przy tym przeszkadzać swoją zatwardziałością, swoim trwaniem w grzechu, jeśli tylko poddasz się Jemu, to On cię zbawi, bo tego pragnie, a poza tym On wszystko może. A jeśli o coś tak usilnie prosisz Pana Boga, zanosisz modlitwy od rana do wieczora, codziennie, natarczywie, wiele ofiarowujesz i chcesz coś osiągnąć albo może czegoś uniknąć w życiu, a to się po Twojemu nie spełnia. Masz wrażenie, że im więcej się modlisz, tym gorzej się jeszcze dzieje. Czy to znaczy, że Pan Bóg nie może spełnić Twojej prośby? Żadną miarą. On wszystko może. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Ale skoro nie spełnia tego tak, jak sobie wyobrażasz, tak jak tego oczekujesz, a z pewnością pragnie Twojego zbawienia, to znaczy, że spełnienie prośby zgodnie z Twoim oczekiwaniem wcale by nie służyło Twojemu zbawieniu. Cokolwiek by się w życiu działo, oczywiście staraj się, jak tylko potrafisz, najlepiej w życiu działać, zadbać o wszystko, zawalczyć, żeby osiągnąć to, co w sumieniu rozeznajesz jako dobre wyjście rozwiązania. Staraj się. I troszcz się o swoich bliskich, o innych, o swój dom, o siebie, zgodnie z rozeznaniem w Twoim sumieniu. Zrób wszystko, co do Ciebie należy. Ale jeżeli coś po ludzku nie wychodzi, jeśli się w życiu nie udaje, jeśli nie staje się zgodnie z Twoim pragnieniem, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, to zaufaj Panu Bogu. Zawierz je. On wszystko może i pragnie Twego zbawienia. Widocznie tak trzeba dla Twojego zbawienia. To jest widocznie najlepsze. Masz przyjąć to cierpienie,
ponieść tę stratę, ten ból. Nie masz osiągnąć tego, czego tak po ludzku pragniesz, bo to by wcale twojemu zbawieniu, a może i zbawieniu innych nie służyło. Cóż ty możesz wiedzieć? Widzisz niewiele, a Pan Bóg ogarnia wszystko. Zna dalszy ciąg wszystkich naszych dróg. On doskonale wie, czego nam tak naprawdę potrzeba. Zatem Panu Bogu należy zaufać bez reszty. Zawierzyć Mu na dobre i na złe. I za Maryją powtarzać. Oto ja sługa Pański, oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. Niech się wola Boża spełni w moim życiu. Czy to rozumiem, czy ogarniam, czy jest to dla mnie niepojęte, czy po ludzku tego pragnę, czy nie chcę, czy w pierwszym odruchu bym to odrzucił. Jeżeli Ty, Panie Boże, tak zrządziłeś, jeżeli Ty to dopuszczasz, niech się stanie wola Twoja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.